Angelika, scepterpolska.pl. Tradycyjnie zapraszam Cię na mój sklep, gdzie dzisiejszy produkt Drapir Ion, filtr powietrza, jak wiele innych produktów Sceptera, nabędziesz z bardzo dużym rabatem. Witajcie po krótkiej przerwie. 10 tygodni temu urodziłam córkę i zapewne jak wiele młodych mam, wielu młodych rodziców spędziłam dużo czasu na czytaniu, szukaniu, porównywaniu, ale także na zakupach, czyli na tej najprzyjemniejszej części przygotowania wyprawki, żeby ona była perfekcyjna. I dzisiaj wiem z perspektywy czasu, że większość tych rzeczy kupuję tak naprawdę dla siebie, bo się nam podobają, bo są słodkie, śliczne i urocze, niekoniecznie dla potrzeb naszego małego dziecka. Więc chciałabym Wam dzisiaj pokazać produkt, który moim zdaniem jest takim must have, czyli urządzeniem koniecznej potrzeby, na pierwszych miejscach w takiej wyprawce powinien się znaleźć. Po tym krótkim filmie ocenicie, czy warto zainwestować, bo uważam, że jego miesięczna cena takiego filtra powietrza, to jest taka jedna interaktywna zabawka, to jest komplet dobrych śpioszków, albo to jest cena dwupaku bambusowych pieluch. To urządzenie ma 5-etapowy system filtracji i to jest szalenie ważne, bo tylko to eliminuje większość bakterii, zanieczyszczeń, pleśni, wirusów. Moi drodzy, w 2020 roku, w kwietniu, urządzenie zostało przebadane na niemieckim laboratorium GUILAB i uzyskało potwierdzony certyfikat wysokiej skuteczności eliminacji wirusa SARS-CoV-2. Nasz Drapir eliminuje wirusa COVID-19, warto o tym wiedzieć, warto o tym mówić, warto polecać to urządzenie do domów, do mieszkań, do zakładów pracy typu fryzjerzy, gabinety odnowy biologicznej, stomatolodzy. To urządzenie powinno być praktycznie wszędzie, i w żłobku, i w szpitalu, szanowni Państwo, i w hotelu, i w pensjonacie. Dlaczego o tym mówię? Bo chcemy czuć się bezpieczni. A wirusa zwalczamy nie lekami, ale naszą odpornością. I filtr Drapir poprzez eliminację zanieczyszczeń wypuszcza czyste powietrze, które jest zjonizowane, to poprawia krążenie naszej krwi, to zwiększa dotlenienie serca i mózgu, to też buduje odporność organizmu. Urządzenie jest niezwykle inteligentne, może pracować cały czas, jest bez... nie muszę się nim interesować. On sam skanuje otoczenie, w zależności od tego, co się dzieje, włącza sobie szybszy albo wolniejszy bieg pracy, pracuje również w nocy. Jest w pokoju naszej malutkiej Kornelii z myślą o tym, żeby się jej po prostu lepiej spało. Ja wtedy też mam spokojną głowę, bo nie muszę się dodatkowo martwić. Pamiętajcie o tym, że nie kupujemy urządzeń z nawilżaczem, ponieważ nawilżanie powietrza wzmaga ilość smogu w naszym otoczeniu. Mało kto o tym wie, mało się o tym mówi, ale nawilżacz wypuszcza kropelki wody do powietrza, więc wiąże ze sobą ten kurz, który w powietrzu jest, i on opada na dół, więc robi się taka właśnie taka struga, taka łuna, taka warstwa smogu, który my niestety wdychamy. Więc nawilżanie powietrza nie jest wskazane. Powinno to być urządzenie, które raczej tego nie ma, a ma w zamian 5-etapowy system filtracji i jonizację ujemną. Drapir w tym momencie jest załączony, pracuje w trybie automatycznym. Zobaczcie, to jest nasz nowy panel, panel w wersji dziecięcej. Jest do wyboru kilka wzorów i dla chłopców, i dla dziewczynek, i dla nastolatków. Są też drapiery, które są przygotowane w takiej wersji glamour, również do sal konferencyjnych, czyli dla biznesu. Możemy tą pokrywę ściągnąć. Już ukazuje się nam cały pakiet filtrów. Ten pierwszy filtr wstępny, który widzicie, eliminuje kurz, resztki ubrań, włosy, roztocze, sierść. Więc cały ten filtr, co jakiś czas, to jest może powiedzieć kilka tygodni, myje się i puka się pod prysznicem. Nie trzeba go kupować, wystarczy go umyć. Tutaj mamy następnie filtr antybakteryjny, filtr, który ma flizelinową strukturę, ma bardzo dużą absorpcję i skuteczność w eliminacji zanieczyszczeń do rozmiaru 1 μμ. Tak wygląda nowy filtr, czyli jest błękitny i niebieski. A pokażę Wam filtr, który był przed tym, został wymieniony no całkiem niedawno, dosłownie przed narodzinami małej Kornelii, czyli początkiem kwietnia. Myślę, że widzicie różnicę i całe szczęście, że Drapir potrafi pochłonąć takie zanieczyszczenia, bo o tyle mniej znajduje się na naszych płucach i oskrzelach, a co dopiero oskrzelach takiego małego dziecka. Najważniejszy filtr w naszym urządzeniu to jest filtr HEPA. HEPA, moi drodzy, to jest skuteczność czyszczenia, tak żeby powietrze było jak na sali operacyjnej, żeby było po prostu wolno od wirusów, bakterii, pleśni, grzybów. Filtr HEPA ma strukturę papieru, ma dużą grubość, aż 3 cm, bardzo dużą powierzchnię. Filtr HEPA, tutaj
można powiedzieć, nic się w nim nie rozwija, bo jest nasiąknięty specjalną substancją, która nazywa się tiabendazole. Ja wiem, że te nazwy Wam niewiele mówią, ale jak zaczniecie czytać, szukać, porównywać, to docenicie, że nasze urządzenie jest wyposażone od A do Z w te wszystkie najważniejsze dla Was bezpieczne rzeczy. Tak wygląda nowy filtr HEPA. Tak natomiast wygląda filtr jego poprzednik, czyli filtr po wymianie. Filtr nazywany filtrem absolutnym z tego względu, że to, co wciągnie, nigdy nie przekaże dalej. Także my możemy spać spokojnie, bo urządzenie pracuje dla nas cały czas. Wiosną, kiedy wszystko pyli, latem, kiedy jest gorąco, parno, duszno, jesienią, zimą, kiedy jest niesamowity wręcz smog. Szanowni moi, jeżeli chodzi o kolejny filtr, tego nie znajdziecie w żadnym innym filtrze, w żadnym innym urządzeniu innych firm. Podwójna substancja, z jednej strony jest to ginkgo biloba, czyli miłożąb japoński, który ma silne działanie bakteriobójcze i jony srebra. Eliminujemy bakterie coli, bakterie E. coli, bakterie legionella, niesamowicie ważne właśnie dla alergików i jest to kolejny etap, który zwiększa nam tutaj wydajność w oczyszczaniu wirusa, właśnie jakim jest SARS-CoV-2, o czym już sobie na początku powiedzieliśmy. Kolejny filtr, a ostatni etap w tej kasecie, to jest filtr aktywowanego węgla. Filtr, moi drodzy, który znajduje się na wyposażeniu masek gazowych, tych wojskowych, więc jest to bardzo ważne w eliminacji takich gazów jak formaldehyd, ale również styren, benzen, toulen, ksylen. To są też takie nazwy, które może niewiele Wam mówią, ale są to pochodne z ropy, które bardzo często znajdują się w naszych wnętrzach, mieszkaniach i domach, czyli właśnie meble, dywany, wszelkie tworzywa sztuczne. Ile czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych? Możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza po okresie kwarantanny, gdzie to było kilka dni, tygodni, miesięcy. Kisiliśmy się we własnych czterech kątach. Wdychamy farby, tapety, wdychamy całą tą chemię, potem się okazuje, że jesteśmy zmęczeni, niewyspani, narażeni na zawał serca, zwiększa się ryzyko cukrzycy i tak dalej, takie koło zamknięte. Więc chcę Was namówić i przekonać, żeby tak jak mamy w domu lodówkę, pralkę i telewizor, że warto mieć w domu właśnie filtr powietrza, bo on przede wszystkim oczyszcza powietrze, zwiększa jonizację ujemną, o tym Wam za chwilę powiem, poprawia jakość naszego snu i poprawia stan relaksu i wypoczynku. To myślę, że jest dzisiaj bardzo ważne. Jak włożyć ten filtr z powrotem? To jest bardzo proste, ponieważ tutaj znajduje się kaseta i teraz jeżeli ktoś z Was też jest na etapie filtrów w swoim urządzeniu, to zwróćcie uwagę, że tutaj każdy z tych filtrów tutaj podpisany jest front. I możemy je dopasować w zasadzie jak klocki, to w żaden inny sposób się nie skomponuje ze sobą, nie będzie pasować. Tutaj również jest podpisany front, więc tą stroną wkładamy te filtry do środka. Filtr HEPA również ma stronę back i front, czyli właśnie tutaj tą już u mnie ciemniejszą, brudniejszą stroną do środka. Wystarczy to podociskać. One wszystkie muszą wejść na równo, bo inaczej po prostu nasz filtr się nie domknie. Jest blokada, jest system. To, co widzicie na końcu, ten wentylator, to tak naprawdę jest turbina o olbrzymiej ilości mocy. Ta turbina zasysa 326 tysięcy litrów powietrza. To powietrze przechodzi przez wszystkie te filtry, przez tą turbinę i tutaj są właśnie generowane jony ujemne. Jony ujemne to są witaminy z powietrza, czyli takie, które nam powodują, że odpoczywamy, że rozciągają się naczynia krwionośne, że poprawia się krążenie krwi, że nasze serduszko lepiej, spokojniej pracuje. I tutaj, moi drodzy, może pracować cały czas w kilku programach. Tryb automatyczny, skanuje, usuwa zanieczyszczenia, jak trzeba to się załącza od jedynki do czwórki. Tryb dziecięcy, rewelacyjna sprawa, bo dziecko może spać cicho i spokojnie, on tak delikatnie szumi. Zauważyłam, że jest lepszy niż nie jeden szumiś. Dziecko lubi przy tym spać, powietrze jest lżejsze, trochę chłodniejsze, ale nie ma dużego przyciągu. Tryb rytmiczny, rewelacyjna sprawa właśnie w okresie upałów, kiedy jest duszno, parno i gorąco, kiedy nie ma wiatru na zewnątrz. U mnie terapier jest załączony na rytmiczny, bo rusza się od wolnego po szybki, czyli w interwałach sam rusza powietrzem, wywołuje przeciąg, tak żeby to powietrze nie stało, wywołuje sztuczną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Urządzenie możemy też sami załączyć z pilota, który jest w komplecie, na program Turbo. Program Turbo już w godzinę filtruje powierzchnię do 328 m sześciennych. To jest tak mniej więcej 120 metrów kwadratowych. Więc jak macie dom czy mieszkanie, możemy w bardzo szybki sposób sobie to powietrze oczyścić. Zobaczcie, on jest już gotowy do pracy. Ja mam go akurat załączony na trybie
child na trybie dziecięcym, elegancki, LED-owy, kolorowy panel, grafika z przodu do wyboru, albo właśnie ten standardowy, który możecie zobaczyć tutaj. Trapper Ion, urządzenie, które może być w domu, w mieszkaniu, w zakładzie Twojej pracy, w warsztacie, w gabinecie, w hotelu, w pensjonacie, więc jest bardzo duże zainteresowanie tym urządzeniem i wszędzie tam, gdzie się znajduje, polecam, żeby sobie właśnie powiesić, informować swoich klientów, swoich domowników, swoich znajomych, że posiada taki certyfikat wysokiej skuteczności eliminacji tego wirusa i nie tylko tego, nie wiadomo co nas w przyszłości czeka, więc warto być do tego przygotowanym, a dziecko, które śpi, rośnie i bawi się w towarzystwie tego filtra, myślę, że w przyszłości będzie Wam niezwykle wdzięczne. Zachęcam Was do lajkowania tego filmu, palec w górę nie boli. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Zapraszam Was na cepterpolska.pl. Dziękuję.